Witam Państwa. Kolejny dzień załatwiania tych samych spraw. Dzisiaj marnie, już więcej nie załatwię. Postanowiłem pokazać inne miejsce w Warszawie, a mianowicie Plac Bankowy. I to, co tutaj jest. A zobaczymy zaraz najciekawsze miejsce. No, na początek błękitny wieżowiec. Jeden z pierwszych, większych takich budynków w Warszawie, oprócz Intraco i Mariota. Tam dalej widać wieżowce w centrum. Tu nasz błękitny wieżowiec. Teraz sobie przez przejścia podziemne pójdę dalej do Placu Bankowego. Tutaj widzimy kino Muranów, przynajmniej kiedyś to było. Teraz powoli będę przejeżdżał panoramę Placu Bankowego. Tu Muzeum Archeologiczne. Jesteśmy już o... I błękitny wieżowiec z drugiej strony ulicy. Akurat stoję w cieniu, to dobrze widać. Idziemy w górę. Tam Plac Bankowy, tam jest dalej ratusz. Jego chcę nagrać i tam idę. Proszę Państwa, oglądamy ratusz miasta stołecznego Warszawy. Może zobaczyć, jakie potężne kolumny. To jest neoklasycystyczny. To drugi portyk z kolumnami. Tu budynek główny. Wielkie kolumny. Tu, proszę Państwa, urzęduje jaśnie, tęczowo oświecony pan prezydent Rafał Trzaskowski. A mało co nie prezydent Polski. Dzięki Ci za to, Panie Boże, że nie został. Takiego męża stanu wystarczy na Warszawę. Tu go kochają, uwielbiają. Tu w ciężkim pocie czoła planuje kolejne tęczowe parady. Dofinansowuje organizacje LGBT i tak dalej. Rozmyśla, jak to jest z tą czajką i dlaczego tam co i raz jakieś są awarie i gówna płyną do Wisłą, do Zatoki Gdańskiej. I niech chłop tu zostanie, niech na tym myśli. No, warszawiacy go lubią. Podoba im się taki styl zarządzania, myśl polityczna, żeby było fajnie i wesoło. Niech chłop tu siedzi aż do śmierci. O, tam się zaś ciągnie, to jest potężne jak Baszysko. Aż się dziwię, że flagi nie zmienił z żółto-czerwonej, czyli z barw stolicy na tęczową. Ale wszystko przed nami, drodzy Państwo. Tu przed budynkiem ratusza stoi pomnik Juliusza Słowackiego, naszego wielkiego wieszcza, drugiego po Adamie Mickiewiczu. Ciekawe, co on by powiedział na to wszystko, co się teraz dzieje. To druga część ratusza. Flaga, o dziwo, biało-czerwona, a nie unijna, ani tęczowa. No i panie Rafale, sławę, sławę. Taki działacz powinien śmiało wszystko zmienić. A tu Juliusz zamyślany nad tym wszystkim. Ostatni rzut okiem na Plac Bankowy. Tu. Juliusz sobie na czekole stoi i rozmyśla, co to dalej będzie. Za nim ratusz pana Rafałka. Prawo Plac Bankowy. A widzi ratusza błękitny wieżowiec. A tutaj stary blok. Relikt czasu PRL-u, gdzie stawiali blokowiska, gdzie popadli. I w centrum miasta, i na obrzeżach, i gdzieś tam w krzakach. I taki teraz mamy miszmasz. A tu, proszę Państwa, na koniec jeszcze pomnik Stefana Starzyńskiego, prezydenta, który nadzorował Warszawę w walkach obronnych 1939 roku. No,
przedziwny pomnik. Zakładam, że jest plan Warszawy, to czym przykryto prezydenta Starzyńskiego, tylko tam głowa i widać trochę ręki. To była prawdziwa Warszawa, która walczyła z Niemcami. To był prawdziwy prezydent. Ciekawe, co on myśli o tym wszystkim. Zanim błękitny wieżowiec.